Siema, jestem Birty, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to 10, czyli ostatni odcinek z Birut vs. Shadow. No i jaki tam jest wynik teraz? Chyba jednym punktem wygrywasz. Ja no więc to jest. No bez kitu, bo ogółem przerwa była długa, jak widzieliście, więc troszkę zapomnieliśmy. Ale no i jesteśmy oczywiście w Fortnite. Tak wiadomo, będą jakieś ułatwienia dla Shadowa, bo Shadow nigdy nie grał chyba. No ja jestem botem. W to grałem 4 razy, ale to grałem i tak na PlayStation na padzie, a na klawie to jednak trochę inaczej się gra. No ja tam koło 1000 godzin mam, co prawda nie grałem od półtora roku. 1000 godzin. Ale półtora roku nie grałem, nie? Także no. Dobra, no to widzimy się w gierce. Okay. Dobra, ogółem jesteśmy na mapce, jako iż tutaj Shadow tak nie do końca potrafi grać, to nie będziemy grać na te rampy, tylko on sobie zbuduje jakąś tam fortecę swoją, którą będzie tam chciał, powiedzmy. A jeśli chodzi o ułatwienia, to bardziej ja mam utrudnienia, ponieważ ja będę mieć zielony pistolet, czyli najgorszą broń dostępną tutaj na tej mapie. Będę mógł budować tylko drewniane schody, nie będę mógł edytować, Shadow nie wie co to znaczy pewnie, ale no wy wiecie. Także dla mnie to jest też utrudnienie, będę mógł edytować. No, Shadow będzie mógł tam mnie wysadzać, generalnie Shadow może wszystko. Ja mam tylko pistolet, no i w sumie tyle. A, i będę mieć jeszcze mniej HP trochę. Także myślę, że możemy zaczynać. Chodź, strzel mi w głowę. Weź Skara, czyli tą M-kę powiedzmy. M-kę. I strzel mi w głowę. Raz w głowę mi strzel, ale raz. Dobra. I teraz jeszcze w nogę jeszcze raz. Ja pierdolę między nogi. Dobra. Czyli ja będę mieć około 110 HP, a Shadow ma 200 i po prostu... No i tyle, nie? To co, lecimy? Gotowy? No tak, możemy lecieć. No, gramy do 5. Zjebałem bazę trochę. Gramy, no możesz nawet budować. Gramy do 5, czyli po prostu kto będzie mieć 5 zabójstw, ten wygrywa. Ja też nie mogę... 5-0, przegram i do domu. Ja też nie mogę kolapsować. A to już gramy? To. A, no i Shadow ma leczenia pełno, ja mam 0. Chłopie, ja na dole jestem, masz mój znacznik. On ma slurp ogółem. Także... Także no dosyć mocne leczenie. Kurde, ja nie mogę grać nic innego stawiać, nie? Tylko te schody. Co jest kurwa, jeszcze nie gotowy ty? No bo w tle ci się leczy. Oj nie. Bo to jest takie leczenie, które jakby ci się cały czas odnawia, nie? Możesz sobie inne leczenie wziąć. Dobra. Ale to jest jedyne HP, które... jedyne leczenie, które daje ci i HP i Kewa. Na blisko polecam ci pompę albo tego teka. Taka podpowiedź jeszcze. Dobra, leży 1-0. Ja pierdolę, a to jest taka padaka, nie? Ta gra. No, ale masz takie podpowiedzi, nie? Też ode mnie dodatkowe. Myślę raczej. Wiesz, taka podpowiedź by się przydała komuś, kto ogarnia jakkolwiek gra. No, nie? Ja tu... Tak, no ale nie, nie wiem jak ci tam... Pierwszy raz. Inaczej, to możemy zrobić tak, że ja będę mieć teraz 74 HP, czyli tyle im zadałeś, no nie wiem. Albo ja mogę być na przykład na hita nawet. Możemy tak zrobić. Kurwa, jak ja mam wejść do tej bazy teraz, ty tak zbudowałem, no, to mnie nie rzuca. No to zbuduj się, jeszcze raz. Ale nie nawalaj z tego, bo się zabijesz. Popatrz, po prostu zbuduj sobie schody po prostu obok. Zobacz, stań obok, zbuduj sobie schody. Strzel mi w nogę albo w brzuch. Dawaj, strzel mi. No hopi, strzel mi. Budujemy kurwa schody do nieba. Ale, aha, bo ja to cię mówię, ale nie trzymam przycisku. Strzel we mnie. Z tego Skara. Ja pierdolę, nie mogę, jaki rak. Dobra, teraz mnie strzeliłeś. Mam 38 HP, także jestem na hita albo 2. Zależy z czego. I możemy grać. Druga runda. Startujemy. Start. 1-0 dla mnie. Dobra. Ja jestem na hita, także no... Ty jak będziesz mieć... No... OP. To jest OP. Dobra. Nie za zero. Także 1-1. Patrz, zobacz gdzie jestem. Za tobą.
Strzel mi dwa razy, strzel mi dwa razy w głowę mi strzel ze Skara. Ze Skara, no. Ja pi... Ty łeb masz mały. No dawaj, no ile można. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz? Tak, jeszcze raz. Dobra, dobra, mam 38 HP. Czekaj. Możemy grać. Dobra. Runda trzecia, jest 1-1. Przypominam tutaj widzom. O nie. To nie będzie takie łatwe, jak ja mam takiego loa. 38 HP mam. To nie, 2-1. Jezus, jaki fart. Jestem nowym w to. Dobra, jeszcze raz. Czy... Właśnie, w ogóle ten, jakby jakimś fartem mi się udało wygrać, nie? To by było 5-5. I to wtedy zostawiamy to remisem, czy jakaś 11 decydująca będzie wygraczka. I mam wtedy wrzucamy 5-sekundowy filmik. Papier, kamienny, nożyce. Super. Dawaj, strzel mi 3 głowy ze Skara. Dobra, dobra. I lecimy, jest 2-1 dla ciebie. 2-1 dla ciebie. Kurde, to nie jest dobry pomysł, żebym ja tu stał. Ten mi zaraz wysadzi z tego gówna. O, ale mam pomysł, patrzcie ja tam. Mam plan, mam plan. Ja to nie ogarnę. O nie, ogarnął. Kurwa sprytny. Ogarnął, kurde, 3-1, 3-1 jest. Są ładowana para, nie? Byle gdzie. Czekaj, wiesz co? Ja sobie wezmę tą granatnicę i sam się będę wysadzać, on mnie szybciej. Bez kitu. Dobra, zaczynamy. Kurwa, czekaj, bo ja spadłem, jakąś lotnię rozłożyłem. Zaczynamy. Dobra. Bez kitu, jestem głupi, po co ci tak podjeżdżam? Zamiast zagrać na dłuższy dystans, na większy. Dobra, mam 3-1, gramy na czas. Jeszcze na wyjeździe się liczą w fortece. Zamiast tu zbudować fortecę jakąś, cokolwiek. Ten niech sobie mnie strzela. Niech we mnie nawala. Spoko. Chłopie, rozgryzłem cię. Dawaj no, dawaj. Jaki spocony ty. No, tylko ja muszę to wygrać. Aha. Już? Dobra. Wygrałeś? Dobra. Dobra, nie mam pytań. Ile? 4-1? 4-1. Ja pierdolę, nie, naprawdę, ja się czuję jak ten kurwa, jak ten kuzyn, nie, co przyjeżdża, jest kurwa takim totalnym debilem i dajesz mu wygrać, nie, specjalnie, żeby się... Ale nie, ja ci nie daję wygrać, po prostu ja mam tylko schody. Jakbym miał... Nie, dobra. No, ja wiem, że masz te utrudnienia, ja naprawdę to wygrywam i czuję się jak taki kurwa debil, nie? Dobra, ułatwienie dla mnie teraz, bo nie daję sobie rady, bo jest za ciężko, przyznaję. Będę mógł jeszcze używać ściany. Zaczynamy. Ale ściany, że czego? No, jako budowlę. Start. Dobra. Kurwa, gdzie ty jesteś? Się zlokalizować muszę. Nie trafiłem ani razu. Nie. Nie. Kurde. Dostałeś jakiś damage jak spadłeś? Nie, bo tutaj nie ma damage od spadania. Okej. Okay. Ja pierdolę! Sam się wysadził, debil. A czemu ty się nie leczysz, chłopie? No leczyłem się, ale wiesz, zanim to mi się odnowi, bo to jest ta podka regenerująca, nie? To najpierw muszę dostać, żeby mi się zregenerowało. Już mógłbym go zabić generalnie, ale dobra. O kurwa, co za... Spierdalaj! Ten bizlet jest tak do dupy. Oj, użyłem niechcący innej ściany, ale dobra. No i znowu, sorry. Widzowie wiedzą co robię, ale używam budowli, której nie powinienem, ale mi za dużo to nie daje. A się wycwalił, kurde. Uciekam, kurwa. Się wycwalił, frajer jeden. Tego się nie spodziewa, jak go zaraz tu zajdę kilometr w górę. Dobra, zachodź się. Chłopie, ja mam taką kampę. Kampę ma. On jeszcze nie no wie. Kitra i sługa, bo facetka idzie.
On jeszcze nie wie. Dojazd, kurwa, dojazd. 4-2, to jechałem cię. Nie wiem skąd. 4-2, widzowie. Ja chcę twoją fortecę. Co ty? Chłop, kurwa, co zbudował ty? Dobra, start, lecimy. 4-2. 4-2. Ten co tam niszczy? 4-2. Swoje budowle mogę kolapsować od razu. Kurwa, jeszcze nie zdążę dobrze zbudować, już mam to zniszczone. Dobra, nara. To ty szmato! Ha, 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 ha. Co ty to zrobiłeś? No, zniszczyłem cię od dołu. Moje budowle tak, nie są zbyt na taki stabilne. O, hejdzik, szkoda, że tylko za tyle. O ty frajerze. To nie wiem, ja tu muszę fortecę taką zbudować, kurde, sobie. Dobra, dobra, kewa nie ma, co prawda leczenia ma dużo, ale... Ci cwaniak schował, kurde, za tym. Tu będzie go ciężko zabić, ale jest 4-2. Że są... Są jeszcze nadzieje. Nie no. Ale że chłop mnie tak niszczy. Ty, co ty kombinujesz? Ty nie wiem, tak kurwa, kurwa co zbudował ty? On nie wie, że mnie tu... Że mnie tu nie ma generalnie chyba. Nie. Dobra, nie ma kewa. Nie, low jest, jest low. Ja muszę go tutaj wprowadzić w taki stan. Jaki fart ty. 4-3. Ja nie wykręcam tak po scenowaniu ty. Dlatego zacząłem ci tak podjeżdżać. I hopie. Gramy, dawaj, gramy. Ja mam cały czas 32 HP. Patrzcie, to fortecę zbudowałem na to jego. Chłopie, ja ścianę tu buduję. O kurde. A tego nie mogę. O, taki. Nie. Przypominam o leczeniu. Dobra, ale leci tryhard. Ty siebie tym nie zabij, możesz, przypominam. Cztery trzy jest, a? Tak, 4-3. Nie, dobra, GG. GG. Jezus, byłem tak obsrany, nie, w tej grze, że tu wyczuwałem szybkie 5-0 i do domu, nie? Dobra, ja proponuję, oczywiście wygrałeś, ale końcowo jest remis, tak? Ale fatiks, tak. Końcowo no, jest remis. Jeżeli nic nie pomyliłem w liczeniu, no to wydaje mi się, że jest 5-5, bo w ogóle było chyba 4-1 dla mnie, po tych pierwszych grach, i później ty wygrałeś ileś tam z rzędu, więc jeżeli nic nie pomyliłem w liczeniu, to było 5-4 przed tą. I teraz będzie 5-5. Ogółem, to tak, filmik trwa 13 minut, więc ja tutaj jeszcze ci pokażę parę ciekawych rzeczy, patrz to. Słucham. Patrz. Co jest? Takie coś. Ty, jakaś no, ej, kurwa, jak ja mam tu wrócić? A, ja ci pokażę. No ty kurwa, nie rób tak. Ej, mi na łapę wrócić. Popatrz to. O, jest dopiero broń, nie mogę cię trafić. Weź sobie tą broń, zobacz jaki to ma rozrzut. Tym się trafić nie da. Czekaj. Ja tu się broń wyrzuca. I klikasz, przeciągasz sobie. Klikasz i tam masz u góry graj musisz mieć i przeciągasz sobie. A tutaj, sobie, dobra. Weź sobie to.
Spróbuj mnie tym zabić, nie? Spróbuj mnie tym zabić, patrz. Ale trzymaj, trzymaj. A, dobra, ja nie mogłem. Ale generalnie jak już się rozpędzisz, to ma taki rozrzut. Kucnąłem i miałem farta, że pierwsze trzy strzały weszły. Tak, ale potem już ci wejdzie, nie? Ale... No, to taka krowa. Nie no, ale... Kurczę. Kurwa, trafiłem. Patrz to. Oj, snajperka. Snajpom jeszcze nie grałeś. Ty bezki, to mogłem zagrać, że ja mam snajper tylko, na blisko. Będę no scopeć. Ja trudny, no scopy są trudniejsze niż w zasadzie. Nie. Na IQ go zrobił. Dobra, ale to co? U kogo na kanale wlatuje papier kamiennożyce? Nie wiem w sumie. Dobre pytanie. Czekaj, no możemy u ciebie, Ima, bo ty zacząłeś serię, to ty skończysz. No dobra, to niech będzie, że tam. No, także na dniach, ale na dniach spodziewajcie się papier, kamień, nożyce. Tak, i da się spotkamy. Nie, piekniemy sobie na Messengerze. No, w sumie można będzie, też tak. Będzie tak łatwiej, bo zanim my byśmy się tam ogarnęli, wszystko. A, rewolwer. A lotnie ogółem masz sobie pod spacem, nie? Jak zlatujesz. A ja no, no i też oczywiście, jak zrobimy jakąś przerwę od serii, to jakiś drugi sezon wróci, nie? No wiadomo, tylko potrzebujemy gier, nie? Bo póki co w sumie no co, no nie mamy za dużo. Tego, Valoranta będzie można? No tak, Valorant na pewno będzie jeszcze FIFA 22, także o, piszcie w komentarzach, jakie gry proponujecie. Generalnie, no podawajcie wszystko, bo może jakoś się uda coś tam sobie ogarnąć. Skitu, dawajcie w komentarzach swoje propozycje, no tam pewnie coś wybierzemy. No najważniejsze jest to, żeby te 10 gierek dozbierać, nie? No, no także zapraszamy niedługo, no może nie tak niedługo, myślę, że no, na pewno w przyszłym roku, to jest pewne. Myślę, no że tak, nie prędzej. W 2022, wcześniej raczej nie ma co. Bo to musimy ogarnąć 10 gierek, a też nie chcemy, żeby się powtarzały. Aczkolwiek zrobiłbym jeden wyjątek i dałbym powtórzenie na Grida. O, Grida można tego, PES-a będziemy mogli spróbować, jak już będzie kilka. Albo ja bym zrobił tak, bierzemy tak, no na pewno FIFA, tego PES-a, no ewentualnie też i możemy też Valoranta i każda osoba wybiera jedną gierkę, którą powtarzamy na tych samych, albo nie, na innych zasadach po prostu, ale każdy wybiera gierkę. O, spoko, fajny pomysł. No, ale to już sobie ogarniemy później, także no co, dziękujemy za oglądanie serii. No, aktywność w sumie była spoko, bo na przykład te filmiki robiły dużo lepszą aktywność u mnie niż pozostałe. No nie tak mniej więcej, w sensie podobne do Uncharted, trochę mniej od FIFA, ale generalnie też dobre zasięgi były. No więc dziękujemy tutaj za oglądanie, no i co, widzimy się na innych odcinkach i siema. Siema.